Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Dzisiaj zagramy drafcik. Jeżeli chcecie więcej drafcików, zostawiajcie łapki w górę, no i napiszcie w komentarzu, jaki był wasz najlepszy traf za draft FIFA 21. No a my w tym czasie startujemy. Dobra, spróbujemy to. Spróbujemy 3-4-3, no to będzie... Niewiarygodny eksperyment, coś czuję i tu jeszcze z ikoną Okoczy, okej. No, że to była dobra decyzja, bo JJ Okocha na sam początek. Pierwsza ikona, do JJ Okoczy dorzucimy Galaretę Bale'a póki co. I ta prawa strona wygląda już nieźle. Tutaj. Szczerze, wolałbym tego Alexa Teixeira. Jeżeli tu będzie Neymar, to będzie zgranie. Ale Neymara nie ma. Kurczę. Dlatego Diego Jota łatwiej będzie zgrać. Pavon, LA Galaxy. Tutaj Rafa. No na lewej stronie trochę problemy ze zgraniem. A niech będzie Diaby, bo to jest Francuz, a jak Francuz, to może jakiś Varan. Ła. Dobra, wybieram Bartrę. Zobaczmy już, jaki będzie bramkarz, bo pod tego bramkarza trzeba, no właśnie, Schmeichel, Neto, Asenjo. Asenjo pod Bartrę. Dobra. Zobaczmy drugiego bramkarza, jakaś inna liga. No to Gajta. To Gajta pod Premier League i do tego zgranie z Bartrą. To by miało sens. Tutaj jest Hernandez, Francuz i tu będzie zielony link z Diabim. Nice, to mi się podoba. Okej, okay, jeszcze jeden szybki obrońca. Boateng i Schüle. Boateng i Schüle. Tylko ten Asenjo, kurczę. Chociaż i tak on miałby 7 zgrania w sumie. Bartra, jakbym przesunął na PSO, to nie wiem, czy by nie był na dychę. Wezmę tego Schüle i zobaczmy, jak to wygląda. Tak, naprawdę wygląda to spoko. I Schüle na tym środku, taki zabezpieczający to wszystko. Okej. Okay. No dobra, to teraz środek pomocy. Co my tu otrzymamy? Jest Rabiot. Też Francja Juve, Francja Juve. Demirbay pod tego, ale kurczę. No dobra, on nam zrobi całe zgranie tutaj. Wybieramy tego Demirbaya w takim razie. Drugi SP. Drugi SP bez historii będzie na razie. Nie mam pojęcia, co z tym panem zrobimy. Dobra, niech jest ten Mesa. Okej. Okay. Powiem tak, jak dostaniemy jakiegoś dobrego napadziora, to będzie można coś kminić. A tutaj jeszcze jest Diego Carlos. Diego Carlos i Hernandez, kurczę. Ten Hernandez jest kocurem. Fuh, nie wiem, czy nie chciałbym mieć takiego rezerwowego. Też jest ten Gomez dobry, też jest jego Carlos dobry. Zaczęło dobrze sypać, jak mamy inną formację, gdzie oni są niepotrzebni już. Biorę tego Hernandeza na razie. Troszkę zaryzykujemy. Na drugim niech jest Gaja. No dobra, ale potrzebujemy z przodu. Okej. Mamy Gomeza. Mamy De Bruyne. No do środka pola. Jeden i drugi by pasował. Ale wybieramy Kevina De Bruyne. Niech jest ten Kevin na razie. Tylko teraz na NC by musiał być. O kurczaczek. Ale teraz są dymy. Nie wiem. Chociaż Bale'a mogę z Okoczem jeszcze zamienić. To też nie będzie tam źle. Tutaj Havertz jecha. Felipe Anderson. Wezmę Felipe Andersona, bo on będzie miał zgranie w rajczego z Teixeirą. I teraz robimy taki manewr Teixeira. Tutaj też tej szejra, ale nie, lepiej zrobić tak. I lepiej zrobić tak. Boże, Bartra nie ma full zgrania. A De Bruyne i tak ma 3 zgrania. Kurde. Okej, okay, z cyklu to nie tak miało być. Oj, 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 będą problemy chyba większe niż myślałem. Jest tu niejaki Williams, jest Pulisic. Och. Niech będzie ten Iñaki na razie. Tutaj Dominguez. No i teraz ta ławka. Nie czuję tutaj wielkiego boom. Problemy. No trzy karty do końca. Jak nic nie trafimy, to naprawdę... Okej, okay, jest jeden Hazard. Hazard plus Iñaki Williams z przodu. Tak to w tym momencie widzę. Hazard plus Iñaki Williams. Mhm.
I tak zrobimy na razie. Tu będzie Eden Hazard, tutaj damy Iñakiego Williamsa. I ten przód wygląda spoko. No najwyżej De Bruyne bez grania, no. Nie ma chyba co się załamywać za bardzo. Uuuuhoho! Jest druga ikona, Claude Makélélé. Claude Makélélé. Najgorsze, że dwóch PP dało. A Casemiro miałby najwięcej zgrania, ale w sumie Makélélé może pójść na ŚP. Makélélé może pójść na ŚP i takie rozwiązanie też jest ok. I De Bruyne po prostu będzie wchodził sobie z ławki w trakcie meczu za Demir Baja. Myślę, że to ma sens. To ma ręce i nogi. Natomiast czy my sobie poradzimy na trójce obrońców? To już jest temat rzeka, Jeszcze jakiś menedżer, który tutaj poprawi. No, ale chyba tego pana wybierzemy. Tak jest. Dobra, dobra. Okej. Okay. No dobra. 4-2-2-2 formacja. Fernandinho, Stones, którzy nie dysponują na pewno szybkością. Okej, okay, okej. Okay. Trzeba uważać na Bruno Fernandesza najbardziej. Nie trzeba jakiś schemat tutaj wynaleźć, ale już przegrywam 1-0. Teraz Makélélé. Do Iñakiego. Iñaki? Tak jest! Iñaki Williams! 1-1! Nice! Na co dzień reprezentant FC Ulani, ale dzisiaj w Rayo Esports również pokazuje klasę. Wykończenia. Kevin De Bruyne. Iñaki Williams? Kevin De Bruyne! 2-1! Ale pograli! No! Zaczynają się zgrywać na tej formacji. Nice! Makélélé, Claude Makélélé. Ale w tempo zagrał. Podaj! Pięknie! I Makélélé! 3-1! Nice! Bo w ofensywie naprawdę mamy wszędzie zawodników. Możemy sobie podawać na pustą bramkę, kolejny raz 4-1. Nice, to będzie rage kit w ogóle. Elegancko, elegancko, elegancko. Dobra, wygrywam 4-1, mamy ćwierćfinał. Może to jest nowa formacja? Okej, to jest skład kolejnego rywala. Dwa informy na Kata plus Pires. Natomiast powiem wam tak, Piresem grałem, nie zrobił na mnie wrażenia. Tymczasem De Bruyne do Iñakiego Williamsa. Iñaki Williams, no właśnie, to jego wykończenie troszkę jest zjanuszowane, ale... O, panie! I dlatego lepiej podać Iñakim niż strzelać. 1-0. Te tekstury muszą poprawić, bo za każdym razem przebiega przez bramkę, przez słupek. Ten kod z paczki wpisujecie w sklepie. O Jezu, mamy wyrównanie 1-1. Teraz JJ Okocha do Kevina De Bruyne. De Bruyne, prawa noga, finezja, 2-1. Ładnie, teraz zobaczmy Hazard, ale świetnie, zagrywa do Bale'a, Bale odgrywa Hazardowi, 3-1! O, pierunie, nice. Ale teraz pograli, Jezuniu. Tak na kota. No nie, 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 taki gol, o jest, no dobra. Zobaczmy teraz Bale, lewa noga, to musi być gol, tak jest. Ale odgrywać to Williams naprawdę potrafi. Zobaczmy Makélélé. Bale, trzeba na lewą nogę, Bale i mamy 5-2. Nice. Uwaga, JJ Okocha. De Bruyne. 6-2, brawo. Ale idziemy na 8-2. Trzeba zrobić odkucie, teraz my wygramy 8-2. Eden Hazard, Eden Hazard. Felipe Anderson, 7-2. I ten Traoré. Oj, oj, oj. Nie. No dobra, 7-3, 10 bramek w tym meczu. 7-3, okej. Okay. No to zobaczymy, co będzie w półfinale. Ale tutaj dymensy niezłe. No to zobaczmy. Skład rywala, dwie ikony. Do tego Werner. Ależ tam ładnie wychodzi Eden Hazard. Ależ pięknie Hazard zatańczył. Hazard! 1-0, z jakim spokojem! JJ Okocha, ależ tam wychodzi Kevin De Bruyne. 2-0. Jeju. Zaraz się okaże, że ta formacja... 3-4-3 jest kozacka, cały czas się bałem, odrzucałem tą formację, a tutaj dymy. O nie, o nie, o nie. I 2-1, za łatwo, za łatwo. Tyle. I dawaj dół, dawaj dół. Dobra, jedziemy, dobrze, dobrze, dobrze. To może być koniec, to może być koniec. Zobaczmy, Galareta Bale'a, Makélélé, pusta bramka. Tak jest, 3-1. To jest właśnie to, to są te kontrataki. Oj, tego Neymarka trzeba uważać, ale Szyle dobrze gra. Naprawdę jestem zadowolony. I teraz góra, góra. Pięknie. I teraz kontratak. Jedziemy. Jedziemy. Po finał. Po finał totalny. Eden Hazard. 4-1. No i mamy składzik finalisty. Oj, oj, oj. Holland, Ronaldo. A na obronie
Van Dijk czy Davis, Zakariasz, nie. Ma bardzo mocny skład. Pytanie jak gra, pytanie jak gra. Jest ciężko, żeby tam były zmiany. Iñaki Williams. O, lecz wejście, Łoniaki! I odsunął się bramkarzem, nie wyczuł moich intencji. Rayo Esports, 1-0 w finale. Loretta Bale'a, Okocha i już Bale. Ale z Davisem nie wygram, nie ma szans, więc oddaję piłkę. Okocha na spokojnie na razie, Makelele. Zobaczmy, Iñaki Williams, teraz Claude Makelele wchodzi. I jeszcze Iñaki Williams, Kevin De Bruyne potrafi uderzyć z daleka. De Bruyne! 2-0! Kevin w pierwszym kwadransie gry daje nam drugą bramkę. I dół teraz do Kevina De Bruyne, nie no. Poczekamy, tak jest, bo on się przesuwa bramkarzem. To już tutaj doświadczenie. I 3-0 w finale, Kevin De Bruyne. No jest 3-1, będzie walka jeszcze w tym meczu. Swoją drogą tego Diabiego powinienem już zmienić. Więc teraz będzie okazja, bo Diaby otrzyma, uwaga, jak, o nie, oby nie czerwony. Okej, okay, emocje dla widzów, po co zmieniać Diabiego? Jak może sam opuścić boisko? Ojej, no ja nie wiem, to, wydawało mi się, że to było w piłkę, ale może nie w piłkę, dobra. No, nie takie odbijaneczki, oj nie, byczku. Jedziemy, JJ. I już do Iñakiego. Panika Gaming, kurde! Ej! W piłkę, panie sędzio! Nie! Co tu się dzieje? Żółta, no dobra. Też on mu chyba w plecy wjechał, widzowie. W plecy mu wjechał. Ja pier... Zobaczcie. O ja pierdziele. To jest na żółtą kartkę. To jest na żółtą kartkę. Ostatecznie wygrywamy 3-1. Nie wiem, jakim cudem żółty kartonik dostał Okocha za ten drugi faul. Nie mam absolutnie pojęcia. Wow. Diaby, czerwona kartka. Zobaczmy, czy będzie ten faul na końcu. Tak, zobaczmy jeszcze raz. O Jezus Maria. Za takie coś w FIFA są żółte kartki, widzowie. Nie rozumiem tego, co tu się stało. Czemu sędzia pokazał żółty kartonik za tak brutalny faul? Zobaczmy jeszcze raz. O Jezus Maria. Ale naprawdę, trzeba przyznać, że decyzje sędziego w tej FIFA są bardzo kontrowersyjne i to pewnie jakiś patch zmieni. Natomiast, no trzeba już o tym zapomnieć, bo wygrywamy 4-1, 7-3, 5-1, 3-1 na formacji 3-4-3. To jest spektakularne. I za to dostajemy? No, taki zestaw. To chyba za te faule mi dali. Takie januszowe paczki. Paczki za wygrany finał. Czy da, czy nie da? Teraz Once to Watch są w paczkach. Jest jakaś tam nadzieja. Natomiast jak wypada w Petros w pierwszej paczce... No tak wiecie, niekoniecznie. Ale jest myśliwy, jest... Dobra, atakujemy. Pierwsza paczka za 25 tysięcy. Nie ma walkoutu. I chyba nie ma ekranu. Napastnik Richarlison! Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. 40 koła gdzieś, 35-40 koła. Richarlison, proszę Państwa. A więc jednak, patrzę, nie ma ekranów, załamany. Jeszcze katalizator. No dobra, ile ten Richarlison? Tak jest, w okolicach 35 tysięcy będzie kosztował Richarlison, więc znowu za wygrany finał draftu wychodzimy na plus. I teraz druga paczka. Za ten wygrany drafcik. No poprzednio nie było ekranów, nie było walkoutu, ale była droga karta. Nie ma walkoutu. Czy jest szansa na ekran? Chyba... Chyba też nie. Może drugi Richarlison? No i Pope. No pan Pope to by wiadomo, w jakieś 1500 końców maksymalnie będzie warte. Ale czy oprócz Pope'a... Nie zobaczymy. Kotwica jeszcze z takich ciekawszych kart. No ale nie ma co narzekać. No nie ma co narzekać, bo to jest kolejny draft, w którym wychodzimy na jakieś pewnie z 30 tysięcy na plus. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej draftów, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, no i na razie.